Dzień dobry, cześć i czołem. To co widzicie w centrum kadru, to jest sąsiad, który burzy dom. I takie odgłosy po prostu są na ścieżce dźwiękowej, jak próbuję coś nagrać, jakiś dialog, jakąś narrację, dlatego w tym tygodniu filmu nie będzie. Do tego hałasu oddzielają mnie tu, ale mimo wszystko. Tu czekają urządzenia do naprawy. Tutaj czekają urządzenia do naprawy. Widać znana Yamaha AX1. Chyba piąty albo szósty egzemplarz. No tutaj trzeba to złożyć. To odłożymy sobie na później. Już zgodnie z właścicielem, że złożę to w innym terminie. No to dobra. Do dzieła. To już wrzesień. Dzieci wesoło poszły do szkoły. A u mnie znowu Yamaha na warsztacie. Po prawdzie nie wiem, czy się mam spodziewać czegoś odkrywczego po tym wzmacniaczu. Ponieważ jest to, nie wiem, siódmy? Ósmy egzemplarz? Nie wiem, nie pamiętam. Kilka dni nagrywałem z tego względu, że po prostu no, to było standardowe czyszczenie tego wzmacniacza. Tutaj mamy... Co? Aha, tu mamy ciekawy przypadek, że nie działa selektor, ale poza tym do środka zwymiotował kotek. Zobaczymy, czy to wymaga jakiegoś specjalnego czyszczenia. Czy też po prostu wystarczy, nie wiem, zeschnięte wymiociny zmieść z płytki drukowanej. Zatem jest to nieco korozyjne, no bo wiadomo, kwas żołądkowy to kwas solny i może spowodować korozję niektórych elementów. Dlatego zdecydowałem się nagrać, chociaż nie wiem, czy wykorzystam materiał i zmontuję z niego film. Jeżeli to oglądacie, no to film doszedł do skutku. Także zajrzyjmy do środka. Ta śruba powinna być tutaj chyba, żeby mnie pamięć nie myli. Albo po prostu zabrakło śrubek tutaj. Bądź co bądź, widzę, że namieszane tutaj trochę. Czyli ktoś zaglądał do środka, a zaglądał na pewno. Po prostu widać coś takiego, przeróbeczkę. Nie? Są dorobione tam dalej. Nie? Ręka mi nie sięga, więc tak wam pokazuję. Gniazda są zrobione głośnikowe. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzono. Tutaj jest ciachnięta obudowa. Tutaj zdarzył się wypadek. Właściciel mi powiedział, że w czasie transportu osoba, która mu przywoziła ten wzmacniacz, po prostu nie zabezpieczyła urządzenia, było gwałtowne hamowanie, no i maser się przesunął. Pamiętajcie, żeby nawet w samochodzie przewozić urządzenia, jeśli nie w dedykowanym, w jakimś innym pudełku. Kurz. 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 Mam ochotę powiedzieć block drain, ale przecież to nie jest kanał o otykaniu odpływów. Ja po prostu ostatnio oglądałem Australijczyka z Sydney. Nie pamiętam nazwy kanału, który udrażniał różnego rodzaju odpływy. Powiem, że bez sensu spędziłem chyba z kilka godzin popijając trunek jakiś. Nie oglądałem, jak on go po prostu te odpływy udrażnia. Dużo czyszczenia, odkurzania. Chyba wyniosę to na dwór i po prostu tamtą pompką wydmucham to urządzenie. Dobra, idę potem z wasem.
trochę towarzy. Kotek prawdopodobnie wymiotował w tym miejscu. Więc nie jest problem. Tam nie widzę takich plamek. To weźmiemy, umyjemy potem przy okazji wyjęcia tej płytki, bo tak czy siak, mimo tylko, że zgłaszano mi wejścia, wyczyścimy także ten i tamte pod spodem, które są przekaźniki z poprzednich filmów, powinni się wiedzieć, o które chodzi. Ale przełącznik wejść nie działa, tak? A to oznacza, że impulsator albo do wymiany, albo do zrobienia. Filmowanie tego typu urządzeń z tym frontem no jest niezręczne. Na przełącznik chodzi. Nie zacina się. Klawisze ładnie odbijają. To może chodzi o jakieś przekaźniki z wyciszeniem, bo to jest przełącznik elektroniczny. Tutaj gdzieś jest płytka z przełącznikiem, selektorem wejść. Te wejścia są podłączone tutaj. Tam mam elektroniczny przełącznik, także tutaj nie ma jakichś mechanicznych rzeczy. A jak widzę, chodzi ładnie i płynnie. Wygląda, jakby był psikany, ale... Był psikany, czy nie był psikany? No ktoś go na pewno odkręcał. No nie wiem. I jeszcze skarżył się właściciel na buczenie. Tego. I faktycznie nieco buczy ten transformator. Przekaźniki załączają. Dobrze. Zrobimy sobie standardowe czynności. Czyli te przekaźniki poczyszczę. Tutaj, jak mówiłem, jest elektroniczny przełącznik. Jeszcze muszę sprawdzić na schemacie, ale prawdopodobnie tak. No i nie ma tutaj co czyścić. Można ewentualnie spróbować usunąć ten klej. Sprawdzić kondensatory. Ale i tak tego usługa miała nie obejmować. No tutaj widzę, ładnie zrobione są te gniazdka. Nie są takie czarymary, jak widzieliśmy w innym urządzeniu. Selektory mogę poczyścić. Mechaniczne. Nie widzę też przepaleń na płytkach. O, tutaj trochę rezystory się wygięły. No to można wyprostować. Dlaczego transformator buczy? Widzicie, tu jest jeden karkas, a tu jest włożony drugi karkas. I po prostu tu mamy luźno zwojenia. Może zalanie go, ale widać, że był zalewany, zmniejszyłoby to buczenie. Ale nie jestem pewien. Tak właśnie wydaje mi się, że on buczy gdzieś właśnie na tych ekranach, uzwojeniach. Albo gdzieś tu. Trudniej powiedzieć. Nie jestem w stanie sprawdzić tego. Jest ładnie zalane, także tutaj nic nie poradzę. Jak będę go dociskał, to mogę zepsuć.
Teraz tak. Właściciel ma taką dużą wtyczkę i prosił mnie, żebym tutaj sprawdził. To widzę, że to jest obluzowane nieco. Ma taką, nie wiem, czy mi pozwoli wykorzystać zdjęcie. A ma typową audiofilską wtyczkę sieciową. Ta tutaj jest tak tymczasowo. Jak widać, obluzowane gniazdo jest. Ale z drugiej strony, zobaczcie co w środku. W środku jest zwykły przewodzik taki. Jest 1,5 kwadrat. Do transformatora. Widać? Dajmy na to 1/2 miarkę, żeby zobaczyć celem porównania, tylko muszę miarkę znaleźć. Chyba tu jakaś jest manowska. No to już możecie zobaczyć sobie. Tak. Widać jakie to są grube przewody. To nie są wcale jakieś tam grubaśne. Jaki jest sens stosowania audiofilskich przewodów, skoro w środku macie coś takiego? Ponadto to tutaj też nie jest jakiś wypas, nie? Od tej płytki z tym małym transformatorkiem. Tam widać, nie dotykam, czekajcie, okay, teraz mogę dotknąć. Tutaj to jest, nie wiem, 0,75 mm? Takie jest brzmienie systemu, jak jego najsłabsze ogniwo. Wlałem takie coś tutaj. Może to coś poskutkuje. Może zostawić to na kilka godzin, żeby wyschło. Na powierzchni schnie, więc powinno być dobrze. Kto tam wie? Na razie tego nie włączam. Efekt będzie później. To jest ekran z miedzi. Wiadomo, miedź tam nie przejawia właściwości magnetycznych, to raczej ekranowanie przed wysoką częstotliwością, czyli śmieciami z sieci. Ekranowanie magnetyczne robi się ze stali miękkiej, takie jak to tutaj, więc to może spełniać rolę ekranu i rzeczywiście jest na rdzeniu, natomiast tamto raczej nie. Nie dokręcone. To co tu widzicie, to jest ścianka modelu typu B. Gniazdo sieciowe nie występuje w tym modelu. A dlaczego B? No bo mamy taki outlet na napięcie sieciowe. Właśnie właściciel się odezwał. No jak widzicie, tej modeli jest trochę więcej. Mamy różne typy gniazdek, nawet takie. No i selektor impedancji. Właściciel ma 6 ohmowe kolumny, w związku z czym, dlatego że przełączamy napięcia, należy przełączyć wzmacniacz na 4 ohmy. No i tutaj jest wytłumaczone, jak zmieniana jest impedancja. No po prostu zmieniamy napięcie zasilające. Wiadomo, wyższe napięcie może dawać ten sam prąd przy większej wartości obciążenia, tak? Prawa ohma to wynika. Natomiast gdy mamy mniejszą wartość obciążenia, przy tym samym napięciu popłynie większy prąd. Dlatego zmniejszamy napięcie, żeby mieć ten sam prąd. Z zasilacza, czyli From Power Transformer, mamy tutaj taki przełącznik, który nam przełącza jakieś tam napięcia i to sobie idzie z powrotem tutaj na płytkę zasilacza przy końcówce mocy. Widzimy bezpieczniki, tutaj kondensatorki. Także tak to jest zrobione. Tam gdzieś przyswojenia po prostu przełączamy. I to jest przełącznik wejść. Input selector IC24, 25, 27. Jak widzicie, nie jest to mechaniczny przełącznik. Jest to po prostu elektroniczne klucze, czy elektroniczny klucz w układzie scalonym, który załącza odpowiednie wejście i sterowany jest przez procesor. Na przykładzie tego fragmentu schematu idealnie widać, jak to jest zrobione. Tu mamy, przepraszam za dźwięki stu, ale okno jest otwarte. Tu mamy układ scalony z kluczami przełączającymi. Tu mam jakieś wejście i to sobie idzie na przykład, nie wiem, AUX, tam z wejścia odpowiedniego, to po tej sztrasę wchodzi na input selector w postaci kostki scalonej sterowanej przez jakiś tam sygnał. Tu mamy to samo, tylko dla tape monitor, czyli
Dwa klucze. Tak jak zwykły przełącznik, to działa tylko elektronicznie. Bufor dalej jest, czyli układ wzmacniający, czy tam dopasowujący impedancję dokładnie. No to wszystko, co bym chciał pokazać w kwestii input selector. Cóż, na początek trzeba odkręcić milion śrubek, jak to w tych Yamahach jest. Uwolnić płytki, obejrzeć je sobie. No cóż, jakieś pudełko na śrubki i jedziemy z koksem. Zastanawiam się, dlaczego tutaj ktoś wycinał otwór, skoro mógł zdjąć to gniazdko i wsadzić takie. Zamalować po prostu to tylko ten LC outlet, bo i tak jest niepotrzebny, nie? Gniazda są zrobione w taki sposób, że ktoś uciął oryginalne nóżki i po prostu dolutował te, wkręcając je zamiast oryginalnych. Czy to dobrze, czy źle? Nie mnie oceniać. Polutowane jest dobrze, chociaż tutaj mam pewną wątpliwość. A będzie trzeba poprawić tutaj ten styk. Więcej cyny dać to. Więc tutaj jakieś prądy przenosi, nie? Tutaj też mamy zagięcie i dolnej pokrywy. I to jest wklęśnięte do środka, więc tutaj musimy użyć szczypiec, żeby to, kominerek, żeby to wyprostować. Tutaj raczej, raczej nie ma tutaj jakichś znacznych uszkodzeń na tych elementach. Tu już też jest ok, poza tym proszę, jakie zepsute. Ktoś źle wkładał wtyczkę. Połamane jest tutaj wszystko. Od czego to jest? Od LD, czyli laserdisk. Wejście optyczne, no tutaj to tylko i wyłącznie już tylko do poklejenia. Sobie ten plastik tam zaraz wrzucę. Po co robić takie rzeczy, skoro to i tak jest luźne. Niedokręcone, tam właśnie śrubka wypadła. Naprawdę, no można było się postarać. Te gniazda złocone to tylko funkcja zdobnicza, no przecież. Stare końcówki od tych gniazd na to przykręcone bez poszerzenia, jak widzicie, nawet nie dochodzą do końca. Sami sobie skomentujcie, jak to wygląda. Dwa już są zamontowane, wyfrezowane. Jeszcze tylko te dwa muszę zrobić. To widać, że te wystają, a te już są osadzone. Ogólnie te gniazda są krzywo osadzone. Właśnie to, że ktoś, widzicie, to są te szczeliny. Wszystkich nie będę robił. Zrobię tylko te. No te już zostawię. Ja bym tak tego nie zrobił w swoim wzmacniaczu, czy tam coś. Tutaj też wymagane są frezowania tych otworów, ale już mi się nie chce tego robić. Te ewidentnie tutaj mi się odkręciły, więc te poprawię. A te zostawię. Tak w ogóle to te gniazda są i tak bez sensu, przecież nie dokręcimy tutaj tych widełek, czy tam czegokolwiek. Jedynie banany. No dobra, zrobiłem to, zrobiłem. Tak dopiero teraz zauważyłem, że one tutaj do środka nie wchodzą. Nie wiem kto to wymyślił, ale naprawdę fatalne. Fatalnie zrobione przeróbka. To jest tu jakiś wygięty sposób, taki dosyć mocny widać. O, z większej odległości będzie lepiej widać. Żeby się to nie odkręcało, to wystarczy polutować śruby. I znowu robiłem kwesty poboczne, zamiast zadanie główne. Wyczyścić to i spać. Jedna rzecz naprostowana, a do drugiej muszę użyć gumowego młotka. Żeby to tutaj, gdzie to było? Tu, ale żeby nie ogradować powierzchni, naprawdę, to już jest fuszerka. Tutaj, zobaczcie, no trzeba to opiłować. Powód, dla którego zdjąłem tylny panel, już został wyprostowany. Nie chcę tłuc po tym młotkiem,
Dlatego takie trochę, widzicie, zostaną zniekształcenia powierzchni. Tutaj też było lekko wgięte, no to to naprostowałem. Reszta jest ok. Dacha bardzo miękka, poddaje się nawet niezbyt silnemu uderzeniu. Mówię, nie chcę tu z młotkiem. Gdybym zrobił to stalowym młotkiem, wyklepałbym to lepiej. Poprawiłem tutaj na giętarce, bo było tak pod ukosem, dlatego ścisnąłem w giętarce, ładnie się wyprostowało. To jest płytka wejść audio. Obejrzymy ją sobie później. Widzicie wspomniane klucze, które przyłączają nam wejścia. No, muszę tutaj obejrzeć to, czy nie ma gdzieś zimnego lutu. Może tutaj na tych połączeniach, może tutaj. Chociaż nie wygląda, żeby to było coś naruszone. No i tu mamy wyjście, tu mamy wideo. Tu też jest wideo. I te wejścia to są rozłączające końcówkę. Także tutaj, na tej płytce, tutaj mamy taśmę. Można zdjąć tą taśmę i wtedy wyjąć sobie płyteczkę. Na razie nie chcę tego ruszać, bo idę do domu. Zrobię to w innym terminie. No i oczywiście tamte przekaźniki. To, co zwykle w tych Yamahach robię. Kolejną rzeczą, którą chcę tutaj wykręcić, to jest transformator. Zanim tam się nie wezmę za te inne rzeczy. Podłożymy sobie po transformator gumowe podkładki. Chociaż to nie jego wibracje względem obudowy powodują to buczenie. A przy okazji też wleję z drugiej strony trochę lakieru, żeby nieco zmniejszyć, pokleić to uzwojenie. O, no to tak głównie można powiedzieć, że to jest taki sens tego działania, żeby pokleić to uzwojenie. Zobaczymy, czy mi się uda chociaż troszeczkę zmniejszyć te wibracje, to buczenie, bo jest naprawdę dotkliwe. Teraz tutaj wyjmuję całe ustrojstwo. O, ciężko tą śrubę się odkręcę. No to poszło gładko. A to muszę wziąć śrubę. Tu jest jedno miejsce, gdzie się dostały wymiociny kotka, gdzie trzeba to umyć. To będzie trzeba poczyścić. Tak wygląda zasilacz, wcześniej go nie pokazywałem. Mostki prostownicze, jakieś stabilizatory i główne kondensatory 27 000 mikrofaradów na 71 V. To tutaj muszę odkręcić, też umyć. Także zdjęcie pamiątkowe dla właściciela, co tu było w środku. No i czyścimy. Teraz po umyciu wszystko ładnie złożyć. I będzie super. Jakby ktoś nie wiedział, to wymieciny są środowiskiem korozyjnym, bo zawierają kwasy. Kwas solny z żołądka, nie? Tego, tu już widać efekt działania tego. Tu. No, to tutaj też umyłem. Zostało mi jeszcze to do wypucowania. To jest jakiś silikonowy klej, raczej nie jest agresywny. Na razie przynajmniej w tym okresie, kiedy remontuję takie wzmacniacze, nie był agresywny. Wyczyścimy to jeszcze. Ten trafo zaleję z drugiej strony, bo widzę, że nie był zalewany z drugiej strony. Być może ktoś tam, gdzie było dostępne, wlał trochę lakieru. Może go to denerwowało. Zobaczymy, czy przyniesie jakiś efekt. Tak z ciekawości, ile zachowują pojemności 20-letnie kondensatory. Bo zdaje się, że ten sprzęt w okolicach tyle ma 20 lat. No coś mi się miernie nie chce odpalić. 28 mF ESR0. V-Loss 0,6%. No doskonała kondycja. Naprawdę doskonała kondycja. Te śruby tutaj. Wnioskuję, że są tak wykonane, żeby były niemagnetyczne. No ale są. Dobrze, gazeta podatkowa na dno. I tu odrobina lakieru. Może to poskromi buczące trafo.
Tak, przy okazji to wyczyszczę, no i ten przekaźnik, teraz mam łatwiej go wylutować. Czysto. W elektrotechnice, czyli na przykład w zakładzie przemysłowym, w którym pracowałem, do zabezpieczenia styków przed iskrzeniem, korozją, stosowaliśmy wazelinę techniczną. Tutaj mamy sygnał prądu przemiennego 230 V, więc takie zabezpieczenie jest dobre. Cewka 12 V, 54 mA bierze, rezystancja styku, jak widać, dla tych, co nie umieją czytać, do góry nogami, czyli jest ok. Składamy i lutujemy do płyteczki. I to przeglądowych prac dzisiejszych będzie koniec, bowiem jak to na wrześniu przystało, to już jest ciemno na dworze o tej porze, a jest pewnie z 20. Ja muszę się przygotować do pracy, więc już kończę. Na tych brzegach niestety jest najbardziej zasiadczone, ale zaraz damy radę. I potem pyk, przepłuczemy sobie to, zasmarujemy wazelinką i będzie jak nowe. Tutaj też są napięcia sieciowe, więc o te rezystancje tego drobnego, cienkiego filmu ze smaru wazeliny nie ma się co martwić. Tu jest napięcie około 50 V, także spokojnie przebije się. Wyczyszczone, wyczyszczone. Styki ładne, ładne, wyczyszczone. Palce brudne, no bo czyściły. Oczywiście, żeby się nie pomylić, no to zaznaczyłem sobie red, czyli czerwony, i blue, czyli niebieski. Tu w środku widać też ślad, w jakiej pozycji był włącznik. No i miałem jeszcze zdjęcie, że on był tak mniej więcej zamocowany, zresztą ułożenie przewodów mi o tym mówi. Teraz tak, zobaczcie proszę, to jest przewód, który jest od transformatora do, no, do tego punktu tutaj zasilania. Teraz tutaj mam suwmiareczkę. To jest 6 mm przekrój. Jakie 6, 0,6 mm przekrój. No i jest tutaj, odsunąłem. I to jest to samo, ten sam przekrój. Widać na suwmiarce, czy nie widać? Nie chcę złapać ostrości, ale dobra, uwierzcie mi na słowo. Teraz widać. Przez moment było widać. Dobrze, no czy jaki jest sens stosowania tych grubych przewodów sieciowych, co uginają wtyczki, wyrywają je ze wzmacniacza, to wiecie, to już możecie sobie wyjaśnić na przykładzie tego. To jest 10 cm. Tutaj następne 10 cm, czyli 20 cm. Wasze grube przewody już nie spełniają funkcji przez 20 cm. Bo do tego gniazdka owszem, ale od tego gniazdka macie już 0,7. Nie żebym ja się szczególnie śmiał z czegoś takiego, ale po prostu pokazuje, że dorabianie ideologii jakiejś do tych przewodów sieciowych, bo to lepsze, lepsze brzmienie, że działa na wyobraźnię. No tak, działa na wyobraźnię. Tutaj też macie na wtórnym cieniutkie przewody, mimo że w transformatorze tutaj mamy takie grube. To niestety te, które przełączają nam wzmacniacz z jednej potencji na drugie, czyli zmieniają nam napięcia, są i tak czy siak tego typu przewodami. A tam widać grubiśkie. Będzie z 2 mm. Wtórny. Także czasami zanim człowiek nie wyda opinii, że przewód zmienia mu brzmienie zestawu, to niech się zastanowi, co ma jeszcze w środku do wymiany, żeby ta opinia była rzeczywista. Bo to działa na wyobraźnię, tak? I snuje się różne fantazyjne
fantazyjne teorie. Zostawiłem to tak chyba 3 dni temu, albo 4. Niestety w tygodniu nie mogę zajmować się urządzeniami, bo z reguły pracuję 2 lub 3 godziny więcej niż powinienem pracować w moim zakładzie pracy. No to tak to wygląda. Jadę do domu, podchodzę do samochodu, dostaję telefon, żebym coś jeszcze z magazynu wydał. No to się wracam. A jak już mnie zobaczą, to znowu coś innego się dzieje. Nie narzekam, ale czasu na takie naprawy mam mniej. Dlatego niechętnie biorę urządzenia do naprawy. Bo sobotę też wolałbym spędzić z przyjaciółmi na przykład. Ale dobra, nie narzekajmy. Weźmy się za robotę. Zalałem ten transformator trochę tym lakierem. Może to przyniesie jakiś skutek. Trzeba to ponownie złożyć. Tam to wyczyściłem. To nie potrzeba czyścić. Tego wyczyściłem tutaj gagatka. Trochę tu opędzluję to skórzu i będę składał transformator, przykręcał. Tu mam gumki, tu mam wybijak. Wybijemy otwory, podłożymy. Oczywiście mogłem zastosować tu podkładkę i do... Gdzie jest ten gniazdo? Aha. Do tego tutaj zastosować dodatkowy przewód. Ale to jest i tak bez sensu. Wystarczy tutaj założyć podkładkę wrzynającą się w ten ekran. I w tym momencie połączenie z chassis mamy bezproblemowe. A po co te gumy? Żeby ta blacha nie dzwoniła względem tej blachy. I to wszystko. To jest płytka z wyjściami wideo. Generalnie te są prawie te same układy, co w tym wejściu audio prawdopodobnie. A, bo to jest razem z salonem. Dobrze, no to cóż, no to trzeba powyjmować te wtyczki i sprawdzić, czy przypadkiem nie ma gdzieś zimnych lutów. Wiecie, to uderzenie mogło też spowodować wywalenie tych gniazdek, nie? Tak szczerze powiedziawszy, nie widzę jakichś miejsc, które mogłyby być poturbowane. Raczej wszystko jest tutaj w eleganckim porządku. Nawet nie ma sensu przedzwaniać. Mogę ewentualnie sprawdzić wartości tych rezystorów, ale to i tak jest bez sensu. Ja po prostu sądzę, że przekaźniki wyjściowe, te, które gdzieś tam się znajdują, które już wymienialiśmy w innych Yamahach, one po prostu w momencie przełączania sygnału gubią źródła sygnału. One gubią po prostu jakiś tam sygnał będący na głośnikach. No i wrażenie jest takie, że selektor jest winny. Selektor nie ma części mechanicznych, za wyjątkiem impulsatora, który podaje do procesora informację o tym, że zostało wybrane inne źródło. Za resztę odpowiedzialne są te klucze. Dla świętego spokoju wziąłem jeszcze, sprawdziłem. No jest w porządku. 10 mikron 25 V. Zobaczmy tam na tablicy, ile nam ESR mówi. Dla 10 mikro 2. No tutaj mamy poniżej 2. 1,5. Także no, nie widzę tutaj jakiejś awarii. Przedzwoniłem płytkę stąd. Tu jest ok. Teraz tylko muszę ten topnik usunąć, bo jeszcze dla pewności przelutowałem z użyciem samego topnika. Miejmy nadzieję, że mój pogląd, czy tam osąd, czy jak to nazwać, diagnoza, o, to jest właściwe słowo, będzie słuszna. Skoro już utwierdziliśmy się w przekonaniu, że nie ma czego szukać tutaj na tych płytkach, no tu poprawiłem to. To może to był też powód, żeby rozkręcić tylny panel i dostać się do tego przekaźnika. No to możemy przykręcić panel tylny. No tam też były wyprostowane, nie? Tutaj to. No i jak przykręcimy panel tylny, tutaj też prostowaliśmy. No to po przykręceniu oczywiście miliona śrubek, nie? Możemy odkręcić dolną płytę i wyciągnąć przekaźniki. Oczywiście ten wzmacniacz też muszę tu odkręcić, żeby dostać się do przekaźników, które są na dole. A ponieważ tutaj było odkryte, zastosowałem termokurcze. Dlaczego nie cierpię serwisować wzmacniacze AV? Następnych kilkanaście śrubek, żeby ten wypustek tutaj, co jest, wsadzić w to. Bo inaczej się nie da, tylko zdjąć to.
Naprawdę nie cierpię z mesnecza V. No a tu mamy cyfrową sekcję. Po włożeniu tego badziewia do środka, tu można to zagiąć. Tak, żeby dociskało, miało kontakt. Bo to jest z tego miejsca, nie? I żeby miało kontakt z obudową, żeby to... Mimo, że śruby skręcają, to tak generalnie nie wiem, po co to tu jest, ale... Wymysł jakiegoś tam inżyniera. Skręcam dalej, ale moja cierpliwość się kończy. Do skręcenia oczywiście można użyć takiego narzędzia. To jest taka skala. Nie wszyscy o tym wiedzą. Na przykład ktoś z mojej rodziny nie wiedział, że tutaj regulujemy stopień dokręcenia śruby. No tam jest na przykład, tu możemy wiercić na tam pewnym ustawieniu. No, a tutaj, żeby nie uszkodzić śruby tutaj. Tu nam przeskakuje, a śruba dokręcona. Także poznajcie swoje narzędzia. Efektem tej niewiedzy jest tak wyglądająca końcówka. No i oczywiście zjechanych kilka śrub. Oczywiście nie wszędzie wkrętarką dojdę, więc część gniazd muszę przekręcić ręcznie. Może gdybym sobie załatwił końcówkę, uchwytak taki specjalny do tego, to byłoby lepiej. Ale niestety nie załatwiłem sobie. Musiałem przeszukać stos końcówek. Wy macie tu backlight. Słońce świeci prosto w okno, nie? Dlatego tak to wygląda. Przy tym filmowaniu nie zawsze zwrócę uwagę, co tam na ekranie widać. Dobra, jeszcze to tutaj muszę przekręcić. Ten wynalazek z sieciówką. Dobrze, że ktoś ten przewód podłączył do miejsca kontaktu z obudową, ale ja bym tutaj dał opornik jednoohmowy i kondensator 220 nano na 400 V. Jest bardziej skuteczne. Aha, dlaczego bardziej skuteczne? No, likwiduje pętlę masy przypadkową. No, jeden to może być trochę mało, ale tam 5 ohmów może być. Dla zwarcia jest to nieistotne. Opornik jednowatowy. Dla zwarcia jest to nieistotne. Przebicie na obudowę pójdzie, bo to jest żadna wartość dla tego prądu i napięcia, dla prądu zwarciowego. Natomiast kondensator zwiera wszelkiego rodzaju zakłócenia do masy. Przebiegi zmienne, nie? Nie wiem, dlaczego większość takich przerabiaczy zapomina o podaniu podkładki pod tę nakrętkę z drugiej strony. No z tej strony trzyma nas obudowa i to gniazdo, więc nie ma takiej konieczności. No ale z drugiej strony warto podać podkładkę. Mimo, że tam jest metal, ale lepiej się to dokręca, nie rysuje się obudowy. Te są nieco za duże, ale zaraz znajdę odpowiednie. Żeby zabezpieczyć nasze gniazdo przed przeciążeniem, można podać jeszcze podkładkę sprężynującą. Przeciążeniem, to znaczy jak za dużo siły użyjemy, to ono może pęknąć, tak? To jest jednak plastik. Prawdopodobnie ten radiator daje sporo ciepła, bo tu mamy plamy kurzu. No, wyczyśćmy to i składamy. No i mam jakąś porażkę montażową. Się wyłącza. Zabezpieczenia działają. Robił się taki problem, że nie mamy dodatniego napięcia. Ujemny jest, dodatnie nie ma. Nie wiem, co się stało, muszę rozmontować jeszcze raz. To jest powód, dla którego nie miałem ujemnego napięcia. Po prostu prawdopodobnie musiałem, używając szybokręta, za bardzo przydusić i połamałem te dwa tutaj druty. Jak czyściłem, albo nożem to przeciąłem, trudno mi powiedzieć. Chciałem to wyczyścić do końca, ale ten klej jest tak zeschnięty, że no, porzuciłem ten pomysł. Ten oto drucik, pół milimetra grubości, jest mostkiem między końcówką dodatnią, a jedną z układzin kondensatora, jak widzicie tutaj, a resztą wzmacniacza. Naprawdę, to jest pół milimetra. No, zastosuję tutaj dwa takie druciki, takie same, takiej samej średnicy, z tego samego materiału, bo to końcówka od jakiegoś elementu. I mam nadzieję, że po złożeniu wzmacniacz będzie działał i czegoś nie zepsułem. Dlaczego nie usuwałem kleju? No jest to klej, który nie jest agresywny. Ja tam oglądałem końcówki, one nie są skorodowane. Wzmacniacz ma 20 lat i te końcówki no, nie pokrywa się jakimś tam rdzą czy czymś innym. I co? Jakimś znakiem korozyjnym.
I co? I musiałbym go usunąć octem, bo to jest jakaś forma silikonu. No, octet jest kwasem, w związku z tym z pewnością zaczęłoby coś tam korodować. Zostawmy tak, jak jest. Dopóki działa. Są pewne rzeczy, których się nie rusza. No i teraz dylemat. Czy kleić to? Czy też zostawić niepoklejone? Ale tam jest uchwyt, do którego są przykręcone te kondensatory. Ten jest przyklejony. Więc ten jeden może nie być przyklejony. Mogę ewentualnie dać tutaj jakiś epoksydowy klej i tutaj i go po prostu wcisnąć na siłę tutaj. Niech se zaschnie i przylutować. Czy ten błąd będzie mnie sporo kosztować i czy wzmacniacza zabezpieczenia poradziły sobie z brakiem ujemnego czy tam dodatniego napięcia? Przekonamy się teraz. Tam już włączyłem. No, mamy jakieś małe napięcia, mamy zakres 2 mV prądu stałego, więc i wzmacniacz działa. Uff. Jest ok. Mogę sobie sprawdzić, czy teraz mam napięcia tutaj na kondensatorze. Sprawdzam jedno z napięć. Zacisk dodatni jest na obudowie, więc odwrócone mamy napięcia. Minus 46 V i plus 46 V. No, trochę spada, ale jest ok. Wszystko w porządku. Podczas pracy z takimi wzmacniaczami, przykręcaniem potem takich obudów tutaj, czy elementów metalowych, gdzie możecie zewrzeć końcówki kondensatora, uważajcie, ponieważ tam, jak widzieliście, jest różnica napięć 90 V, 92. A to już jest sporo. Więc dotknięcie palcem może spowodować pewne nieprzyjemne skutki. A dotknięcie metalową częścią obudowy, na przykład tą, co tutaj przykręcam, może też powodować bardzo nieprzyjemne efekty w postaci iskier lub uszkodzenia układu, albo przepadania bezpiecznika. A tego chcemy uniknąć, prawda? Więc bądźcie ostrożni przy pracy z napięciami generalnie wyższymi niż 60 V. Generalnie, jeżeli macie potrzebę, nie wiem, pracować dalej i macie wysokie napięcie, to możecie zrobić to w taki sposób. Tu mamy rezystor, 180 ohmów, on się nagrzewa. Pod wpływem przepływu prądu przez ten rezystor, on się rozładowywuje, jak widzicie. Napięcie na kondensatorze też mamy rozładowane. No i 2 V to nie jest niebezpieczne napięcie. Możemy wyłączyć sobie ten rezystor i sprawdzamy napięcie. Jest ok. Jest ok. Nie zawsze układ Wam rozładuje kondensatory mocy. Nie zawsze. Najczęściej bywa tak, że to zrobi, ale jeżeli mamy jakieś domniemane uszkodzenie lub kondensatory są odłączane od tranzystorów mocy, przekaźnikiem na przykład, jak we wzmacniaczu lampowym, w ten czas może nastąpić efekt taki, że przy dotknięciu się tych elementów tutaj, niestety może to spowodować porażenie prądem. Pracujemy z odłączoną wtyczką. Wszystko jest ok. Teraz nastąpił moment, w którym muszę odkręcić wzmacniacz, który jest tutaj w środku. Mamy rozładowane kondensatory. Tutaj odepnę sobie, odepnę sobie tą wtyczkę. Odpiąłem, to mam pościskane jest trochę i żeby dostać się do przekaźników, muszę ten tutaj wzmacniacz odkręcić. Ja zrobię to zestawem specjalnych kluczy. Zainteresowanych odsyłam do filmu. Już takie wzmacniacze robiłem. Nie będę Was tym zanudzał. Wzmacniaczek wymontowany. Mogę go odkurzyć ładnie pędzelkiem, bo to zawsze mile widziane. Tutaj jeszcze bym musiał prawdopodobnie przemyć to. Chociaż nie wykazuje tutaj żadnych skłonności korozyjnych ta plamka, jest ok. Z drugiej strony mamy super, wyśmienicie.
No, jednak wziąłem środek czyszczący, zobaczcie ile brudnego. To teraz płuczę wodą i wysuszymy. Parę minut hałasu później, piękna, odkurzona płytka. A robię to tak mimochodem, bo nie wiem, czy klient zdecydowałby się zapłacić około 600 zł za czyszczenie całego wzmacniacza. Bo to wiąże się z rozebraniem wszystkich śrubek, degradacją połączeń. Następnie umycie, złożenie tego wszystkiego, a to zajęłoby około jednego dnia. Także nie rozmawiając ni na ten temat, mam usunąć przyczynę i sprawdzić. Przyczynę, znaczy mam usunąć, jak on to powiedział, wadliwie działający selektor. I sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jak na razie jest w porządku. A kurz, tam wiadomo. Dobra, musimy odkręcić płytę dolną, żeby można było tu odlutować te elementy, które właśnie muszę sprawdzić. Ten, te trzy i chyba to są wszystkie elementy. Jedna ze śrub jest do wymiany. Ktoś ją zeszlifował, wkręcając. No i teraz tak, muszę się dostać do jakiejś paprochy. Muszę się dostać tutaj. Do przekaźników. Jest tu szczyt? Bruda. Co ty tam łazisz, co? O, jaki piękny owczarek niemiecki. No chodź tutaj, Mordka, no. Boi się kamery. Sprawdzimy sobie, co tam w przekaźniku piszczy. No, widać wyraźnie, że nie jest pierwszej świeżości. Prawdopodobnie jest cały zakurzony. Możemy to sprawdzić. Jeszcze zasiarczony, możemy to sprawdzić. Ile ty tu masz napięcia? 24 V. Ustawmy sobie na voltomierzu. 24 V. Tutaj podepniemy sobie do styków słynny miernik chiński. Tutaj, no teraz nic nie widzicie, tutaj sobie podepniemy napięcie zasilania i mykniemy to. Zero ohmów. Ciekawi mnie drugi kanał. 0,2 ohma. No tak czy siak to wyczyszczę. Powierzchnie są nadal brudne. No i widać, jak schodzi. Zero, zero. No i ten wcześniejszy, co miał 0,0, też ma 0,0. Teraz ważna kwestia, jaka jest pewność styku. Postaram się nie ruszać niczym, tylko dotykać. I obserwujcie tę stronę z lewą tych styków, jak się odginają. Ja to widzę, jak one pracują. To znaczy, że nacisk jest odpowiedni. Ja mam tutaj zestaw styków przekaźników, które mógłbym po prostu no, wymienić, no ale skoro oryginał jest w dobrej kondycji, to po co? To był najłatwiej dostępny przekaźnik. Pozostałe przekaźniki są tu, tu i ten jest najtrudniejszy do wylutowania. Ale trzeba sobie radzić. Druga rzecz, zobaczcie ile kalafonii zostało. A tutaj coś rył. Tutaj jest jakaś kulka. Tutaj są jakieś kulki. Płytka generalnie niewyczyszczona. No w tej klasie sprzętu oczekiwałbym jednak o zadbać,
o takie szczegóły, prawda? Tutaj kurz oczywiście, który nie wydmuchał się do końca. Sierść kota. Kota sierść, no. Nie chcę jeszcze wyjść. Czy to nie ma znaczenia, bo to tak kurz, tylko wyładowanie elektrostatyczne może przynosić, ale lepiej jest, jak jest czysto. No faktycznie sierściucha kota. Jak ktoś rozpoznaje sierść kota, to wie, że to jest sierść kota. Mam kota, to wiem. No ten drugi też jest taki. No i wszystkie pewnie takie będą. Pamiętacie, że słońce nam świeciło prosto w twarz? No w tej chwili zachodzi. Jest tak, szczerze powiedziawszy, chyba coś koło 19. A to wrześniowe 18.40. No to niedługo słońce zajdzie. Mam zrobiony, następny czeka tam. Tak z ciekawości sprawdziłem nierozpieczętowany przekaźnik. No tak dziwnie filmuję, bo na statywie mam aparat. Także sporo. Zaś drugi, no trochę lepiej. Co zresztą widać, albo i nie. Po tych stykach, no widać w tej kamerze, że tam to czarne jest, nie? Poczyściłem i polutowałem to trzeba. Jeszcze trzeba zajrzeć do tego tu. Trzeba zobaczyć. No, tutaj mamy przewód, który jest solidnie osadzony. Raczej. A z tej strony też. Chociaż to lutowanie można by poprawić. Mniejsza o to. Robimy sobie tak. Tak. Błąd miennika. Załóżmy. Oglądamy następny z wtyków. Wiecie, to może robić zwarcie po prostu, jak jest źle polutowane. Na przykład tutaj, ja bym dał podkładkę, bo to widzicie, to już może dotykać. Czyli ja chyba tak zrobię. To zaizoluję. Najchętniej bym dał termokurcza, ale musiałbym to rozlutowywać. Więc dam taśmę izolacyjną. Jeszcze trzeci z tych łączówek, trzecia. No ta jest lekko... Ktoś chciał ją pogiąć. O, widzicie? I to może być powód, dla którego zwierał jeden kanał. Dlatego warto izolować ten termokurczem, ten środek tutaj. Taśma izolacyjna nie jest tak eleganckim rozwiązaniem, ale spełnia swoje zadanie. Generalnie ja te łączówki zrobiłbym w taki sposób, że tutaj dałbym w ogóle kabel ekranowany, czy tam przewód ekranowany i łączyłbym z masą tylko w tym punkcie. Żeby ten kawałek tutaj przewodu był jednak w ekranie, nie zbierał zakłóceń. No i z tej strony bym już tego ekranu nie łączył, tylko zakończył gdzieś tutaj. I resztę ekranu mamy w tym miejscu, bo to jest ta budowa tego gniazdka, tak? Wtyku. A tak, no są to poziomy 1 decybela, więc może tych zakłóceń tyle nie będzie zbierało. Teraz mamy pewność, że przypadkowe ugięcie tych przewodów nie spowoduje dotknięcie do masy. Więc warto takie coś w ten sposób robić. Teraz gdzie to? Aha, to jest tutaj tak, in, out. Dobra, to mamy załatwione. Cóż, trzeba przykręcić dolną część i sprawdzić, jak działa ten selektor. Zróbmy tu mały porządek. Mierniki do szufladki. Ten też, mimo że prymitywny. Narzędzia tu. Zasilacza przewody do tyłu. No i okej. Połóżmy ciężki wzmacniacz na stole. 20 parę kilo. I umyjmy to. Umyłem, jeszcze się błyszczy od wody, więc trzeba to wysuszyć. Tej samej
turbosprężarki, którą widzieliście w jednym momencie filmu, kiedy to wydmuchiwałem. Po prostu to jest taka dmuchawka do pistoletu, do malowania ścian. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Więc ja używam jej właśnie do wydmuchiwania wody. Tam dosyć duży strumień powietrza jest. O, tu korozja widzę nawet jest. Tu jest korozja. I trzeba tę korozję zabezpieczyć, a to później. Żeby nam nie rdzewiało dalej. No, to teraz to wydmucham. No, pominę ten fragment. Nie będę go nagrywał, żeby was nie raczyć tym hałasem. Użyję tego, żeby pokryć skorodowaną powierzchnię. Mój sąsiad wybudował jakiś czas temu dom. Postawił go blisko innego domu, 30-letniej konstrukcji, którą no, musiał rozebrać. Myślałem, że będzie to rozbierał za pomocą firmy rozbiórkowej. Taka firma wykonuje gratis usługi sprzątające, znaczy w cenie, nie? No i miał on inny pomysł na rozbiórkę tego domu, mianowicie robi to samodzielnie z teściem. Czyli piła motorowa. Rozwybranie krokwi, potem wyburzenie murków ogniowych na szczytach i tak dalej, i tak dalej. I robi to już trzeci tydzień. Hałasując oczywiście w czasie, kiedy ja wrócę z roboty. Do zmroku. Stąd też jest przerwa w publikacji filmów, które są teoretyczne, o wzmacniaczach lampowych, tamten Unity mi się jeszcze ciągnie. Mam nadzieję, że uda się to zrobić bardzo szybko. Ostatni element układanki. Dobra, zobaczmy, czy nam to odpali. Czy nie zrobiłem znowu jakiejś skuchy? No nie. Wypada jeszcze mierzyć napięcia. Teraz speaker set. Center speaker. Rear speaker. Main speaker. Front mix. Main level. Speaker set. No to bym chciał do tego wejść. No chyba nie wejdę do tego. Nie wiem, które głośniki w tej chwili chodzą. Nie ma żadnego przełącznika uprawniającego, nie wiem, obsługę jakichś tam głośników. Dobra, wyłączmy to, weźmy na main, włączmy coś i zobaczmy, czy działa. I po prawdzie to, co robiłem, niestety nie wyeliminowało wady. Po włączeniu usłyszałem same soprany. Będę musiał tę płytkę selektora wyciągnąć jeszcze raz i sprawdzić, co tam się dzieje. Być może będzie trzeba wywalić pojemności. Zobaczmy jeszcze raz. Teraz nie mamy w ogóle sygnału, mimo że mamy wyjście CD. Coś tam się odzywa. Trzeba by zmierzyć napięcia, które trafiają na tę płytkę.
nagle się odezwał. Problem mamy w domenie analogowej, bo połączyłem się cyfrowym przewodem. Nie. Nadal jest problem. Będzie trzeba zajrzeć tam na dół. Czyli zdjąć front panel. Ale to nie dzisiaj. Co mnie zaskoczyło, tone control, czyli regulator barwy dźwięku, jest zrobiony tradycyjnie. Nie na DSP, tylko na filtrach. Tutaj mamy kolejny audio mode. To jest w kanałach głównych, tuż przed wzmacniaczem słuchawkowym. HP, mute, nie wiem co to jest HP. Czasami zagadkowe są te opisy w tej instrukcji, ale dobra. Czyli po prostu będę musiał sobie wypisać albo wydrukować może ten schemat. Zanim nie wezmę się za to, to muszę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Czy na sławkach mam ten sam efekt? Mam osobny wzmacniacz sławkowy? I jeżeli na sławkach nie mamy takich efektów, to mamy jeszcze większą zagłostkę. Ogólnie tych układów wyciszania jest tutaj kilka. Tak naprawdę to nie wiem, który jest uszkodzony. Muszę to po kolei sprawdzić, czyli porozbierać nieco ten wzmacniacz. I na samej płytce wzmacniaczy mamy układ wyciszenia. Zaraz za barwą mamy układ wyciszenia. Tu mamy jakieś 20 dB tylko. Szkoda, że nie mam pilota. Trzeba będzie sprawdzić, czy wszystkie napięcia są z zasilacza. Czy zimnych lutów tam gdzieś nie ma. No, zagadka jest naprawdę spora, ale głównymi podejrzanymi to jest obwód wejściowy, czyli input selector, który działa. Tu mamy driver od wyświetlacza fluorescencyjnego. Mamy tylko dwa przyciski. Tu nic więcej ciekawego nie ma. Co to jest to? O! Tu jest CPU i tu mamy właśnie opcję kontroli wyciszenia całego systemu. Te tranzystory, to by trzeba sprawdzić. Ale tutaj mamy też audio mute, które jest połączone z tone control. A tone control ten schemat. Mamy tutaj wejście i mamy tak. Wzmacniacz do regulatora barwy dźwięku tradycyjnego. Z tego wychodzimy na bufor i z bufora mamy tak. Wyjście sygnału idzie z powrotem sobie tutaj. Ale jak to nam tłumi tutaj? No to mamy tranzystory, które nam zbierają do masy wyjście. Zmienne wyjście przez ten właśnie kondensator, zmienne sygnały pędzą przez opornik do masy. A dlaczego ja się w ogóle spodziewałem na tych przekaźnikach uszkodzenia, na tych wyjściowych? Ponieważ ten objaw właśnie jest taki, jakby rezystancja styków powodowała to, że sygnał nie przechodzi. Podgłośnienie albo zmiana kanału, no tam pyknie jakiś impuls i przedostaje się sygnał przez styki przekaźnika. Okazuje się jednak, że ten sam objaw może mieć inną przyczynę. Czyli w tym przypadku gdzieś wcześniej w przezmacniaczu. Moje postępowanie, czyli wyczyszczenie tych przekaźników, no, wynikało z pewnego doświadczenia z tymi wzmacniaczami. Ale się okazuje, że tu mamy inne uszkodzenia. Po prostu no, każdy z wzmacniacz może przynieść wam jakąś niespodziankę, prawda? Tak sobie jeszcze analizuję ten schemat i rozmyślam nad tym. A tam tym się nie przejmujcie, to jest to rozgrywka, którą prowadzi Corle One czy Corle 1 Kacper na imię.
Czasami lubię sobie obejrzeć, jak on tam sobie poczynia w gierkach, ale w AAA gra zazwyczaj. No ale wracając do tego, co tu mamy problem z tą Yamahą, ja tak sobie myślę. Na początku pojawił się cichy sygnał z dominacją sopranów. Potem były jakieś puchnięcia, a potem był normalny sygnał. Czy to przypadkiem nie kondensatory? Gdzieś tam, tutaj, takie tam. Wszystko będziemy sprawdzać jutro. Tak naprawdę nie wiem. To jest wielka niewiadoma. Jutro się postaram dowiedzieć, o co chodzi. Zostawiłem włączony miernik na noc. To dobrze, że mam tu akumulatory, a nie baterie. Akumulator wystarczy naładować. Dobra, to mam wydrukowane, wczoraj wam pokazywałem. Teraz tu ten panel będzie trzeba rozebrać i tam zajrzeć. Tak przy okazji też da się wyczyścić. No a pod front panelem mamy takie coś. To też trzeba trochę rozebrać. Tutaj jest brak śruby. Były trzy. No może ktoś tu grzebał. Jeszcze jedna śruba mi została. No się zdziwiłem, tu chciałem odkręcić, nie ma. Tutaj mamy płytkę z regulacją barwy. Dobrze myślę? Nie, przełącznik, wejść. Raczej nie wygląda na poturbowaną. No i działa. Podobnie regulacja barwy też nie wygląda na to, że ma gdzieś zimne luty. No to mamy coraz większą zagwozdkę. Tak czy siak to wyjmę, wyczyszczę przy okazji, jak już to rozebrałem. Tutaj też przednie gniazda nie wyglądają na naruszone. Ale ktoś coś tu lutował, może fabrycznie, nie wyczyścił. Tu mamy płytę główną. I tutaj powinniśmy coś niecoś poszukać. Jeżeli nam zależy na lokalizacji tego uszkodzenia. To doprawdy rozkoszne, że ktoś tutaj pryskał jakimś środkiem. Widzicie, to jest tłuste całe, nie? Bo to nie jest przełącznik, tylko to jest impulsator i on tutaj fizycznie nie przełącza kanałów. Mamy klucze elektroniczne, to wam pokazywałem. A ktoś po prostu myślał, że tutaj fizycznie przełącza się ogrom tych kanałów, które są, ogrom tych wejść, które są w tym urządzeniu. Rozkoszne. Jak niewiedza powoduje to, że ludzie znane im metody stosują po to, żeby, nie wiem, osiągnąć jakiś sukces bezskutecznie i oczywiście przy okazji mogą zepsuć coś. Czyli ten problem występuje w tym wzmacniaczu nie z powodu tego stuknięcia, tylko wcześniej. No to będzie trzeba tutaj trochę pogrzebać, sprawdzić parę elementów. Bo tak, szczerze powiedziawszy, nie jestem do końca przekonany już z tym układem miód. No cóż, mozolne poszukiwanie problemu. Tutaj może w tym świetle będzie coś widać. Zobaczcie, jak skorodowały nóżki tego przełącznika, tego selektora. Tutaj trochę machnąłem pędzlem, a tutaj widać wyraźnie, oblepione to czymś. Ten impulsator będę musiał niestety wylutować go. Wyczyścić. Rozbieranie tego urządzenia może być nieprzyjemne. Widzicie, pozaginane te końcówki, bo ich ułamanie oznacza utratę tego impulsatora. Znaczy, jaki bałagan tutaj jest. Coś tu się udało zrobić. Ładnie wyciągnąć bez chaosu. Ale teraz, aha, tu mamy z tej strony. No, musimy użyć pęsetki, żeby to ładnie bez brute force'a. Właśnie, bez brute force'a, żeby to zrobić. Nie, tu muszę jednak podważyć jakimś małym śrubokręcikiem. No i wyjdzie, dobra. Ojejku, widzicie, jak to się błyszczy? Jest zalane totalnie i smar wypłukany.
niepotrzebnie zupełnie, przecież to działa. To jest element, który podaje impulsy elektryczne. Tutaj mamy drabinkę rezystorów, jakąś tam zmiana tej rezystancji daje sygnał mikroprocesorowi, który nam to elektronicznie przełącza. Dlatego ważna jest analiza elektrycznego schematu, jeżeli nie mamy pojęcia, jak urządzenie działa. Wiecie co? Najciekawsze jest to, że to jest selektor od wyjścia do nagrywania. Ktoś po prostu tym brute force'em potraktował selektor nagrywania. Tak patrzę na te kleje. No ale te akurat ponoć nie szkodzą. Tak przeczytałem gdzieś w jakiejś opinii w komentarzu pod filmem, że te akurat nie szkodzą. No, okaże się po latach. Czyli tak, wyczyścimy ten selektor rekord. Tu mamy potencjometry, które nie czeszczą. To są potencjometry od barwy, widzicie, wielosekcyjne. Tak to tam było? Chyba tak. Barwa. Jeden chyba balans. Ten tutaj balans. Potencjometr od... O, tu jest ten od... Selektor od przełączania wejść. Jak widać, jest on też chyba potraktowany jakimś środkiem, ale nie, nie jest. Tutaj nie ma tłustego. Dobra, czyli chociaż tego nie muszę rozbierać. Chociaż on i tak lekko chodzi. Tranzystory 803 i 804 to są te tranzystory. I to idzie do wzmacniacza sławkowego. Tu mamy JRC 8005. Tu. To jest ten układ IC804. Tak, to jest to. Teraz tak, układ wzmacniacz operacyjny w sumie, nie? 802. To jest ten bufor. Tu. To jest ten wzmacniacz operacyjny. I tu mamy wzmacniacz regulacji barwy dźwięku. Ten pierwszy. Tutaj to. Całą płytkę należałoby przejrzeć pod kątem na przykład przeciekających kondensatorów, jakiejś rezystancji, która nie przewodzi, czyli po prostu no, miernik i jedziemy z koksem. Rezystancję oczywiście można sprawdzić w płytkach. Tranzystory niestety muszę wymontować, żeby sprawdzić, czy one tam nie są uszkodzone, te 801 i 802. No to też można sprawdzić miernikiem w płytce, nie? Także powolutku będzie trzeba... Tutaj jest jakaś złączka? Chyba tak. Wystarczyłoby odkręcić dwie śrubki i wyciągnąć wtyczkę. Będzie ułatwione wtedy, dobra. Tranzystor wydaje się być sprawny. To jest jeden z tych od Mute. I drugi z nich to samo, jest sprawny. Także nie tranzystory są winne. Wyeliminowałem ten element tutaj. On prawdopodobnie działał, bo dostawał przecież napięcie. Więc na tej płytce raczej audio mute jest ok. No tam z czasem zaczął działać, no nie wiem, styki może, ale sprawdźmy sobie jeszcze C831. To jest ten kondensator i C834. To jest ten kondensator. Ten i ten. 10 mikro na 16 V ESR w granicach normy. Tak jak pozostałe kondensatory. Tutaj. Więc no drugi też mogę sprawdzić, ale tutaj ta część jest wyeliminowana, jeżeli chodzi o jakieś tam dysfunkcjonowanie prawidłowe. Także gdzie trzeba szukać bardziej tu na tej płytce. Tego się obawiałem. Jeszcze profilaktycznie przelutowałem płytkę. Chociaż nie widziałem żadnych takich zimnych lutów. Jeszcze to umyję. I montaż. Przy okazji warto obejrzeć zasilacz. 240 V.
90 V. No to jest to napięcie, co Wam mówiłem, trzeba być ostrożnym, ale tak oglądamy zasilacz i patrzymy, czy coś tutaj się nie zepsuło, ale raczej nie mogę. Ewentualnie odkręcić ten radiator i sprawdzić, czy kondensatory są w porządku. Teraz mam dostęp do tego bałaganu. Tu widać słabe lutowanie. To nie jest prawdopodobnie zimny lut, tylko po prostu polutowany z innej strony. Ale dobrze, żebym to otworzył. Czyli jeżeli napięcie minus 15 V, tak? 79, tak. Pojawiało się z pewnymi problemami, no to faktycznie mógł wzmacniacz operacyjny nie pracować prawidłowo. Czyli moja teoria z tranzystorami wyciszającymi legła w gruzach, ale też zaznaczałem, że zasilacz trzeba sprawdzić. Także dobrze. Popracujmy tutaj nad tym zasilaczem. Złóżmy panel frontowy, tak na dwie śrubki i sprawdźmy, czy będzie się ten problem pojawiał. Tak po prawdzie powinienem zacząć od zasilacza, nawet sobie go nie wydrukowałem, ale ja sprawdzałem napięcie na jakimś wzmacniaczu operacyjnym, być może już w tym momencie, kiedy to się wszystko uruchomiło, no i miałem to napięcie, więc założyłem, że zasilacz działa. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj filtrację, czyli kondensatory, one są lekko okopcone, jak widzicie, ten, czy tam zakurzony, ten 4700. I to mogą być podejrzane też elementy z powodu tutaj właśnie nagrzewania się. A dlaczego? To faktycznie się grzeje dosyć mocno. Ten zasilacz pracuje w ten sposób, ten rezystor się tu grzeje, no i kopci na te kondensatory, tak? No to sprawdzimy sobie, czy one są w porządku. Bo one pracują w wyższej temperaturze. Zresztą cały ten obszar tutaj jest mocno wygrzany. Mamy 4700 mikro na 25 V. 4700 na 25 V to jest ta pozycja. Taki ESR jest zalecany do kondensatorka. No i to tylko trzeba umyć, wyczyścić. Nawet tego drugiego sprawdzać nie będę. To 223 mikro wyżej. To jest w granicach błędów. Znaczy w granicach normy. Co pomiar, to mam inne wartości. Dobra, 4850 powiedzmy. 4850 to jest X. 4700 to jest 100. Czyli 4850 razy 100 przez 4700. C850 razy 100 razy, też mi się tu odbija wszystko, 4850 razy 100 przez 4700, mamy 3% różnicy. Machnijmy na to ręką. Mamy płytę główną wyjętą. Oczywiście nie zaniechałem tego pomysłu. I co mi się rzuca w oczy, to tutaj ten stabilizator, czy tam co, wygrzany jest, ale to jest AN7805, no to tutaj generalnie nie ma znaczenia dla nas. Nie wygląda raczej na jakieś miejsce, gdzie mógłbym się przyczepić, że może być uszkodzone. Konkretne prądy muszą tu płynąć, nie? A jak wygląda druga strona? Tutaj coś widzę, jakby było coś grzebane, ale to nie gra roli w tej chwili. No dobrze, przejrzę sobie to, nie będę Was nudził tym materiałem tutaj, co ja przeglądam. Tu mam takie wygrzane miejsce przy Q1. Q1 to jest Power Down Detect, czyli detekcja obniżonego napięcia, to działa. Reset to jest tranzystor Q3. W tym miejscu gdzieś widzicie w środku kadru. Tutaj mamy te tranzystory do wyciszania. Q4 i Q5. Gdzie one są? Tranzystory Q4 i Q5 są tutaj.
No, raczej nie wyglądają na miejsca na wygrzane czy tam coś, ale ja sobie sprawdzę miernikiem, nie chcę mi się ich wylutowywać. Też ze względu na obecność tej kości tutaj. Tutaj są ten Q1 i Q2, to są detekcja tego napięcia czy tam coś. Tranzystory sprawdziłem na teście diody, są ok, także moja teoria z brakiem prawidłowego napięcia na tranzystora albo uszkodzeniem tranzystorów wyciszających miód nie była prawidłowa. Kondensator w układzie jako miód też jest ok. 2,2 mikro, no trochę duża pojemność, ale to po prostu tylko wyznaczy stałą czasową. Jak już mam to na wierzchu, to od tej diody wyczyszczę te prowadnice. Widzicie, są trochę tam zabrudzone. Niestety mam znowu jakąś porażkę, automatycznie się wyłącza po 2 sekundach. Znowu coś źle zmontowałem. No wiecie, tak to jest właśnie z tymi ciężkimi sprzętami z kina domowego. Gdzieś jakąś taśmę może nie podpiąłem, trudno mi powiedzieć. Wyjąłem jeszcze raz tą płytę i tu znalazłem kondensator, który przeoczyłem. Pokryty jakimś widzieliną, więc sprawdzę, czy on jest sprawny. C212 tam na tym małym schemacie, ja nie znajdę, od czego on tutaj jest. Musiałbym sobie wydrukować większy ten schemat na dwóch, powiedzmy, kartkach. Mówi mi, no, nasze nieznane, ten albo uszkodzona część. Muszę sobie znaleźć, co to jest dokładnie. Bo to było tutaj. Ten kondensator to wartość 10 pico. C212. Jest on w pętli sprzężenia zwrotnego w kanale słuchawkowym. Także mój miernik ten tutaj może tego nie rozpoznawać. Tutaj mam drugi. No, nie rozpoznaję go. Zobaczmy jeszcze tamte dwa pozostałe 10 pico. Jak więc sprawdzić, czy taki kondensator przepuszcza prąd? No i przepuszcza, nie? Możemy sobie też sprawdzić, jakie częstotliwości są dla niego graniczne. 100 Hz nie przepuszcza. No, zobaczmy. To jest 200 Hz. Widzicie, 100 Hz to tam z ledwością. Zróbmy sobie na przykład 10 Hz. Oczywiście, że nie przepuści. Co najwyżej malutki sygnał 20. Tak, wiecie, pokazuję wam to, żeby wam pokazać, że kondensatory mają impedancję dla jakichś tam niższych przebiegów, tak? Teraz mamy już stówkę, teraz mamy 200, 200 Hz. Te zakłócenia to od mojej ręki, nie? 300, amplituda rośnie. Napięcie wyjściowe to jest 5 V z generatora. Jak widzicie, to sobie przez cały czas rośnie. Dobra, zróbmy 10. Wykasujmy wszystko, zróbmy sobie na przykład 1 MHz, czy mi to oscyloskop chwyci? Tak, chwycił. Także w taki sposób można sprawdzić sobie te elementy. Z określonej reaktancji kondensatora można też ze stosunku jednego sygnału do drugiego obliczyć, jaką ma pojemność. A to jest sprawne, więc powrotem trafia na płytkę. No, mam taki problem, że pojawia się tylko jedno napięcie. Jak załączę wzmacniacz, to minus 15 V jest, ale plus 15 V nie ma i dlatego wzmacniacz się wyłącza. Albo mamy gdzieś zwarcie na tej linii plus 15 V. Mogłem ja zrobić gdzieś zwarcie. No tam idzie sobie na tą płytkę drukowaną. Albo po prostu któryś z układów jest zepsuty i dlatego nam te 15 V obniża. Jak wyciągnę tę wtyczkę, to w ogóle nie będę mieć napięć. Nie wiem, czy mi wystartuje, ale zobaczymy.
widział. Mamy 15. Minus 15 też. Czyli coś mi obniża to napięcie. Muszę sprawdzić co. Już mnie to zaczyna męczyć. Trudno powiedzieć co. Może jakieś drobne zwarcie. Czasami człowiek zrobi błąd, kiedy poprawia coś, nie? I teraz tak, tu mamy plus 15 V, to sobie tam idzie tutaj na tej ścieżce i tu mamy niestety krople cyny, którą zrobiłem samodzielnie. Nie wiem, czy aparat to wyostrzy, czy nie. Także widzicie, ta ścieżka i ta ścieżka są w tej chwili połączone razem, a ta ścieżka nawet nie wiem od czego jest. Od 5 V. Stąd obniżenie napięcia. No i to jest właśnie to, że jak u mnie jest problem z oczami, bo i z bliska nie widzę dobrze, i z daleka nie widzę dobrze. Nie zawsze szkła korekcyjne przy tym oświetleniu, a mam dosyć silne światło, pozwolą mi zlokalizować takie babole. Teraz spróbuję to oświetlić jeszcze mocniej. Myślę, że teraz będzie widać dużo lepiej to połączenie tutaj. Między 5 a 15 voltami. Taka kluchska. Moja wina. Przyznaję się. Myślałem, że gdzieś tu na tym złączu zrobiłem, dlatego zebrałem trochę cyny. Widzicie, to jest to, że przy naprawach elektroniki trzeba mieć doskonały wzrok. Natomiast jeżeli chodzi o źródło usterki, na razie jeszcze jej nie zlokalizowałem. No to dlatego, że mi się wzmacniacz nie odpalił, więc nie wiem, czy się naprawiło moimi rękoma, czy też nie. Już jest dosyć późna pora, muszę coś zjeść, dlatego zrobię sobie przerwę i nie wiem, czy wrócę dzisiaj już do warsztatu. Najwyżej klient poczeka jeszcze tydzień. Potencjometr łączy w każdej pozycji i w ogóle to mnie dziwi, że Yamaha zastosowała wielosekcyjny potencjometr. Kanał główny. Być może tutaj jest kanał filmowy. Bo tutaj mamy main, potem mamy front, potem mamy pewnie rear, sub i center. No i tutaj styk do silnika, nie? No tutaj jest ten wielosekcyjny. Że rozbiórka tego potencjometru, jeżeli byłby do czyszczenia, to jedynie chyba retro audio. Trzeba liczyć na to, że ta cała przygoda z tym zasilaczem nie spowodowała jakiegoś tam uszkodzenia cyfrowego układu. No to co? Aha, tu się jakaś obejma odlutowała. Mniejsza o to. Chyba tutaj, z tego miejsca. Zaraz ją przylutuję. No cóż, mam rozłączoną końcówkę. Sprawdzę, czy są jakieś napięcia na wyjściu z tej końcówki. Jeżeli będzie wszystko ok, no to podłączę głośniki. No, napięcia są... To jest zakres 2 V. Czy tu jest 6 mV, tu jest 5 mV. Dobra, można głośniki podłączyć. Odpaliłem tam odtwarzacz kompaktowy. Ten Cambridge ma do wymiany transformator. Tutaj zlecił mi to ktoś do zrobienia i czekam, aż dostawy nie będzie z tym transformatorem. Ale tak. Mamy wyłączony wzmacniacz, ściszony. Trochę podgłośnimy. Od razu zadziałał. Nie wiem, w jaki sposób usunąłem te awarie. Dobra, połączę to po analogu. Podłączyłem po analogu. I działa. Być może to był ten zasilacz, a być może przelutowanie kilku zimnych lutów spowodowało to, że wzmacniacz zaczął normalnie grać. Zapomniałem prawa autorskie. Dobra, to ja sobie posprawdzam regulację barwy dźwięku i tak dalej. I powiem wam o finale tej naprawy. Niestety w sprawie transformatora nadal on lekko buczy. Nic więcej z tym nie jestem w stanie zrobić, po prostu to jest źle zalany, źle zaizolowany przed wibracjami transformator.
wina producenta. Mam 10 minut przerwy. Załączam. Działa od razu. Czyli chyba naprawa skończona. Gdy jeszcze, jakby to powiedzieć, autobusem dojeżdżałem do pracy, kupiłem słuchawki Sporta Pro i słuchawki Porta Pro. Te są Porta Pro. Mają mniej basu od Sporta Pro. Sporta Pro dałem siostrze, bo moim zdaniem za duża dominata była. Używałem ich w autobusie. Tak mi zostały, widzicie, gąbki są zniszczone, już przetarte. Naprawdę fajne słuchawki. Tutaj też jest przetarta. Mocno eksploatowany był. Teraz służą mi do sprawdzania takich sprzętów, które no, też sprawdzam na wyjściu słuchawkowym, czy działają, nie? Naprawdę lubiłem te słuchaweczki. To taki łobuz wśród słuchawek. I są jeszcze dostępne w handlu. Jeżeli kogoś ciekawią takie słuchawki, no oczywiście nie tłumią z zewnątrz niczego, no bo to nie są słuchawki wokół uszne, tylko nauszne. Ale ja sobie je chwaliłem. Fajne brzmienie z nich jest, dobry bas. A w sprawie wzmacniacza to uważam, że ma troszeczkę za dużo góry. Na moje odczucie za intensywna jest ta góra. Już tam mówiłem chyba w przypadku poprzedniego wzmacniacza. Dobra. Czas zrobić sobie coś do jedzenia, jakąś, nie wiem, gołąbki może albo coś. I trzeba poskładać ten wzmacniacz, poskręcać go, tak żeby żadna śrubka nie została. I jeszcze jedna mała rzecz. Mówiłem, że tutaj jest do wymiany transformator, nie? Wyłączyłem go z sieci, mówię, buczy i buczy ten transformator. Mniej buczy. Naprawdę trzeba się wsłuchać, żeby go usłyszeć. Może nocą będzie słyszalne, ale od tego jest to pokrętło. Wróciłem z kawą. 110 W. Minimum moc, minimalna moc wyjściowa w RMS-ie na kanał 110 plus 110. Dla głównych centralny 110, tylne 110 i frontowe 35 plus 35. Są te dodatkowe. Wszystko ze zniekształceniami 15 tysięcznych, a ten front ma 5 setnych. To jest ten kanał. Tak. 301. Tak, to jest frontowy kanał. Dodatkowy. Dobra, trzeba sprawdzić sobie jeszcze te napięcia. Od 2,5 do 6 mV. Jak widzicie, albo A, albo B, czyli włączymy na te lub na te. Trzeba nieco poczekać, żeby się wygrzało. 1,6 to trochę za mało. No, większy powinien być ten prąd spoczynkowy. Jak ten prąd będzie sobie tu stopniowo rósł, ja będę składał cały wzmacniacz. Żeby wykorzystać czas. Czas to pieniądz. No właśnie, ile, co ja mam policzyć temu człowiekowi za naprawę tego urządzenia? Przy okazji chciałem powiedzieć, że wymieniłem stabilizator, który tam widzieliście, ten mocno wygrzany, na nieco mocniejszy. Już tego nie pokazywałem, bo mi się bateria rozładowała w aparacie. Wszystkie trzy baterie były rozładowane. Musiałem przetargać sobie ładowarkę. Taką ładną do baterii. No i nie pokazałem wam tego. Ten AN78N05 wymieniłem na mocno. Rzeczywiście się sporo to grzeje. I tak. Chciałem powiedzieć, że muszę przerobić ogrzewanie węglowe na gaz. I prawdopodobnie za 2-3 tygodnie podejmę próbę zrobienia tego, więc znowu zejdzie mi czas na inną działalność, niżeli przygotowanie filmu dla widzów kanału Tomek Kruger. W związku z czym wybaczcie, gdyby nie było filmu. Teraz co 2 tygodnie się pojawiają,
No to wynika po prostu z tego, że ja naprawdę mam mało czasu. Praca na gospodarstwie pochłania mi go strasznie dużo, o wiele więcej niż bym chciał. Ja jestem zadowolony z tej pracy, ale to jest praca z żywym organizmem, z cielakami. One tam potrzebują czasami jakieś środki dodatkowe z magazynu, żeby wyciągnąć. A nie zawsze kierownik jest, on też może magazyn otworzyć i wydać odpowiednią rzecz. Także czasami po prostu chciałbym, a nie mogę. Jak wracam z pracy o godzinie, powiedzmy tam 20, przygotować obiad muszę. Poza tym muszę jeszcze... O, wyłączyłem niechcący. Dobra, jest włączony. Porządki zrobić, przygotować się do pracy na drugi dzień. Także wiecie, tak to wygląda życie samotnej osoby. Nikt mi nie przygotuje śniadania, obiadu. Nikt nie pozmywa. Dlatego na działalność tą YouTube'ową naprawdę mam bardzo mało czasu. Dobra, następna śrubka. No to tak chyba wszystko, co chciałem w międzyczasie powiedzieć. To jest pirometr. Powierzchnia aluminiowa, wypolerowana. Tu, współczynnik 0,2 do 0,4. Współczynnik odbicia. ...0,4 jest ustawiony zgodnie z instrukcją i zobaczmy, jak radiator z tranzystorami zasilacza się nagrzewa. Jak widzicie, 60 stopni, tutaj jest te 15 V. I tutaj przy tych 5 V, no 5 V dosyć dużo bierze, a te radiatorki, no załóżmy tak, 37 stopni, to tam, to nie jest temperatura. Zasilacz? Gdzie, o, tu jest ten. Oczywiście trzeba pamiętać, że tam jest jakiś błąd paralaksy, nie? Bo wskaźnik laserowy jest jakieś 2 cm od fotodetektora. W związku z czym, no, tak celując na aluminiową powierzchnię mierzy. Dobra. Nieźle. Mogło być gorzej. To jest jeszcze znośna temperatura. Nie ma 60 stopni, czyli nie gotujemy tego. Te radiatory z tej strony są naprawdę chłodne. Tylko tu w pobliżu tranzystorów są troszeczkę cieplejsze. I tutaj, gdzie łączy się z radiatorem od zasilacza. Natomiast druga strona, 30 stopni, to nie jest temperatura. Teraz sprawdzam prąd na dolnym wzmacniaczu. Górny musiałem trochę przestawić. I to jest w granicach normy, bo jak widzicie, od 2,5 do 6 mV. Tak szczerze powiedziawszy, skoro to jest urządzenie wysokiej klasy, wypadałoby, żeby prądy były podobne, nie? Teraz tak, jestem na tym wzmacniaczu tutaj, na tym 445. Tu. I to jest centralny. Centralny miał 6 mV. Troszeczkę go skorygowałem, żeby wszystkie wzmacniacze równo chodziły. Wpiąłem się na ten 333 i to jest od głównego i niestety 1 mV. No to tu jest PR-ek. Bez obawy nic nie wybuchnie.
ale trzeba dociągnąć do tych trzech, gdzie postanowiłem wszystkich kanałach 3 ustawić. Bliżej dolnej granicy będzie działało to w klasie bliższej B. No tak możemy zostawić. Drugi główny kanał to samo. To jestem na tym rezystorze. 339. I no to jest drugi kanał. 3,2 mi wyskoczyło. No. Widzicie, delikatny, minimalny ruch śrubokręta i prąd szaleje. No. Wszystkie tak mają. Wszystkie kanały. Całą tą przednią płytę i gałeczki wezmę tam, przemyję środkiem stosownym do tego. Tym. No, po umyciu trzeba to jeszcze odkurzyć, trzeba wysuszyć. To jest naprawdę bardzo fajne narzędzie. Strumień powietrza. Smyk. I od razu ładnie usuwa. Większość tutaj jest umyta już i panelik przedni wyczyszczony. To tutaj umyte, gałeczki. Pora założyć ten front panel i pokrywy. I sprawdzić jeszcze raz, czy moja robota jest skończona i zupełna. Pokrywa też umyta, czeka na wysuszenie. Tam w środku było trochę przypieczonego kurzu. Nie wszystko udało się zmyć. Ale będzie ładniejsza, nie? Ta śruba i ta śruba. One są dwie różne od tych. Zawsze są przekręcane na szczycie, na topie. Jeśli chodzi o obudowę zewnętrzną i ten łuk tutaj, nie tłukłem w to młotkiem. Nie chciałem zniszczyć lakieru. Po prostu. No, klient żył z tym, no to będzie żył z tym dalej. W tym wzmacniaczu, tak prawdę mówiąc, zdiagnozowałem usterkę tego wyciszacza, miód. Czy rzeczywiście był zepsuty, trudno powiedzieć, ponieważ tam widzieliście, poprawiłem parę lutów. Niektóre były spękane w kilku tranzystorach. Zaraz przewinę to, zobaczymy gdzie. To jest ten region. Poprawiłem te dwa tranzystory. Sprawiłem te dwa tranzystory tutaj, przy tych tranzystorach U1, Q2. Wymieniłem też ten układ scalony, ten stabilizator 5V. No i wzmacniacz ruszył. Oczywiście popełniłem kilka błędów podczas montażu. Niestety zdarza się. Gdzieś tam kropla spoiny i już mieliśmy problem z wystartowaniem wzmacniacza. No ale ma takie zabezpieczenia, zresztą żarówka była też w szeregu. Wszystko się powiodło. Także nie popadajcie w rutynę podczas naprawy, bo ja troszeczkę rutynowo już podszedłem do tego wzmacniacza. Sprawdziłem też efekty, czy grają. Lewy, prawy, tył, czyli gra. To chyba wam już kiedyś pokazywałem. Klang und Ton CT192. Wszystko jest ok. Naprawa skończona. Tu do góry jest następny pacjent. Mam nadzieję, że uda mi się go szybko zrobić. Także trzymajcie się. Na razie.